Anna Przebinda, rdzenna krakowianka. Skoro świt o każdej porze roku pod sukiennicę wolno przychodzi, w pomiętej, szarej, papierowej torebce okruszki chleba ze sobą przynosi. Palto od starości już zniszczone, przygarbiona pod czapką siwe skronie. Zawsze pod arkadami się zatrzymuje, chwilę później ptaszyna się zlatuje. Staruszki codzienną stało się rutyną, wiosną, latem, jesienią czy też zimą dokarmiać gołębie chleba okruchami. Z przyjemnością to robi długimi latami. Czasem jeden przysiądzie na jej dłoni, tuż zanim drugi z zazdrości go zgoni, trzepocząc skrzydłami, dziobiąc okruszki, posilając się prosto z dłoni staruszki. Wspólne zaufanie do siebie mają, ptaki z daleka już ją rozpoznają. Stało się to rytuałem krakowskiej staruszki. Gołębi gruchanie, ich wspólne pogaduszki. Czytał Bogdan Dmowski.